Witam kochane byki na kanale Iwitarot. Cześć, Iwi się kłania. To czytanie jest dla Was na kwiecień 2024 roku. Zaczniemy sobie to czytanko od wyroczni, ok? Zobaczmy, co będzie chciała Wam przekazać wyrocznia na kwiecień 2024 rok. Cóż tutaj mamy? Prawdę mówiąc, super karta. 14 numer. 14 numer. Prawdę mówiąc, chodzi głównie tutaj o uczciwość. Branie spraw za dobrą monetę. Przyjęcie czegoś do wiadomości. Chęć bycia uczciwym. Jasność komunikacji. Dobra. Zobaczmy więc, co mają do powiedzenia karty opiekuńcze. Czyli to tak jakbyś, jakby tutaj wyrocznia chciała powiedzieć, że duże znaczenie ma prawdomówność w tym miesiącu, choćby nie wiadomo, co się działo. No zobaczmy, co chce powiedzieć karta opiekuńcza na miesiąc kwiecień. No, dla byka. No. Wyskoczyły aż trzy karty. Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Proszę, to jedna z kart. Kolejna to poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość udzielania pomocy innym. Kolejna karta. Granice. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Więc można pomagać, czemu nie, ale w ramach rozsądku, tak by, wiecie, nie dać komuś palca, a on weźmie ci całą dłoń i jeszcze powie, że za mało. Więc musisz wyczuć jakby, do jakiego stopnia chcesz pomóc. No. Myślę, że no ta prawda będzie bardzo istotna w tym miesiącu, byku. No dobra, zobaczmy więc ogólną energię, którą będzie chciała pokazać, no, którą zobaczycie dzięki kartom tarota tym razem. No dobra. Co tutaj u byka w kwietniu będzie się działo? Ups. Kurczę, nie wiem, czy nie za nerwowo. No dobra, zobaczymy. Się cała historia pokazała. No dobra, zobaczymy tutaj. Rozłożymy sobie karty i za chwilę będę mówić, o co chodzi, ok? No dobra. Co od ciebie odchodzi, byku?
Zostawiłeś już coś za sobą, coś, co ci nie służyło, coś, co brałeś za złą monetę. Nie wiem, co to może być u ciebie. W każdym razie, być może już wyjechałeś, przeprowadziłeś się, znalazłeś pracę za granicą, a może przez internet? No, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy, o co chodzi w tej szóstce mieczy. Co od ciebie odchodzi? Tutaj ubyka. Cesarzowa. As mieczy. I siódemka kielichów. Ja tutaj widzę w tej karcie osobę. Może jesteś mamą, może jesteś wdową. No, masz własną firmę, no nie wiem. Może to twoja mama. Przede wszystkim chodzi o rozmowę tutaj z kimś, ustalanie czegoś, albo jakaś informacja do ciebie przyszła, na którą nie byłeś, czy nie byłaś gotowa. Myślisz o podjęciu nowych decyzji odnośnie, no właśnie, odnośnie czego? Co do ciebie przychodzi? Piątka buław. Co do ciebie przychodzi? Co do ciebie przychodzi, byku? Z denarów. Dziewiątka kielichów. Sprawiedliwość. Mam wrażenie, że tutaj będziesz chciał się przeprowadzić. Właściwie odejść od osoby, z którą się kłócisz tak naprawdę. Z którą nie ma porozumienia. Albo z firmy, gdzie tutaj nie ma fajnej atmosfery. Odchodzisz, podpisujesz jakieś dokumenty, które spowodują, że będziesz mógł, czy będziesz mogła pójść w coś nowego. Tutaj jest to spotkanie z ludźmi, poczucie spełnienia, szczęścia. Na co warto zwrócić uwagę? Na koło fortuny. Więc zwróć uwagę na to, co do ciebie przychodzi w tym miesiącu. Przyjdą jakieś okazje, które będziesz mógł, czy będziesz mogła wykorzystać. No i stoisz na rozdrożu dróg. Ja mam wrażenie, że w tym miesiącu to tak chyba każdy ma. Każdy ma jakieś dylematy, każdy jakoś tak nie umie podjąć ostatecznych decyzji. No ciężki miesiąc, bym powiedziała. A ty tutaj się zastanawiasz, czy pokłócić się z kimś, czy może rozwiązać jakąś sytuację nie do przejścia. Czy zamknąć się w swoich myślach i no to jest ta tęsknota, nostalgia, nie wiem, to jest takie, a dajcie mi wszyscy święty spokój. I tak mnie nie posłucha na przykład, nie? Ale jednak myślisz, żeby komuś tutaj pomóc. I przyjdzie jakieś rozwiązanie z góry. No cóż tutaj mamy? Co ci może zaszkodzić? No właśnie to zamknięcie się w sobie. Twoje emocje przede wszystkim, byku. Tutaj widzę, że no naprawdę skupianie się nad czymś, co w zasadzie nie ma teraz
na Twoje życie wpływu, tak jakbyś nie doceniał tego, co jest koło Ciebie, blisko Ciebie. Ty jesteś skupiony na kimś, na czymś, co nie ma przy Tobie, tej sytuacji czy osoby, skupienie we własnych myślach. Przez to jest ten zastój energetyczny, przez to tutaj się nic może nie zadziać w tym miesiącu, bo ty się możesz po prostu zamknąć w sobie. Dziesiątka denarów, ósemka buław, no, mieczy, przepraszam, dziewiątka mieczy. Co ci może zaszkodzić na twoje myśli, mój drogi, moja droga? Dziesiątka denarów również mówi, że to, co o czym myślisz, w jaki sposób nie myślisz, to do ciebie przyjdzie. Więc jeżeli będziesz myślał w sposób negatywny, te negatywne, złe historie do ciebie, no, przyjdą, zostaną przyciągnięte do ciebie. A ja tutaj widzę nieprzespane noce, widzę ciebie jako osobę, która czuje się jak w klatce w jakiejś sytuacji. Być może w mentalnej, a może fizycznej. No. Co może ci pomóc? As buław. Słuchaj, ten ogień, który jeszcze się w tobie tli, ty go wykorzystaj na coś nowego. Nie wiem, spotykaj się z ludźmi, rozmawiaj z nimi. Może warto kogoś poznać przez internet. Zrób coś szalonego. Buław. Możesz się zakochać nawet, słuchaj. Mamy króla buław. Dziesiątkę kielichów. Dwójkę kielichów. No, byku, mój drogi, czy moja droga, słuchajcie, tutaj już jest taka historia, że uhu. Część z Was może mieć rodzinę, ale nie wiem, czy Ty, czy Twoja połówka może zakochać się, może kogoś poznać. No, przez internet albo wśród przyjaciół. Albo ty jesteś osobą, która poznaje żona tego faceta, mężczyznę, który ma już rodzinę, ale dogaduje ci się bez słów. Więc ja nie mam pojęcia, w jakiej jesteś sytuacji, byku, ale tak tutaj się to przedstawia. I ten ogień aż, no, będzie gorąco. Jaka jest rada? Dziesiątka mieczy. Ta karta mówi o, no, że tutaj się coś kończy. Coś, co było już nie do udźwignięcia. Jakieś przykre sytuacje z twojego życia odchodzą. Warto by podnieść się i pójść w zupełnie inną stronę. Iść w nowym kierunku. Jeżeli kogoś nowego poznajesz, kontynuuj tą znajomość. Jeżeli szukałeś nowej pracy, warto no, również tam się zadomowić, że tak powiem. Rozwinąć się skrzydła. Jaka jest rada? Warto się przeprowadzić. Warto zmienić swoje życie. No, warto wyluzować, wyjść do ludzi. No kurczę, no tutaj jest po prostu potwierdzenie tego, co powiedziałam. Zdejmij maskę z twarzy, pokaż, jaką jesteś osobą, ciepłą, bo ja tutaj widzę kogoś, kto jest zimny, kto jest zamknięty w sobie, w swoich myślach, a tutaj tarot mówi, otwórz się, zacznij żyć na nowo. Dobrze, co mają aniołki do powiedzenia bykom na kwiecień 2024 roku?
Okazja, proszę. Przychodzi do ciebie okazja. Będziesz mógł ją wykorzystać. No a czemu nie? Dobrze, zobaczmy w takim razie, co w miłości u byka. Cóż tutaj u ciebie, byku? Dobrze, kochani, zobaczmy, co w miłości u byka w kwietniu 2024 roku. Cóż u ciebie, mój drogi, moja droga? Zobaczmy to. Zobaczmy. A mówiłam, że nerwowo, co? Jakieś tam kłótnie, kurczę. Rywalizacje, nie wiem. Okej, co my tutaj mamy? Co? No i znowu rozdanie. Co od ciebie odchodzi? Co do ciebie przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Co może zaszkodzić? Co może pomóc? Rada. No dobra, miłość. Co od ciebie odchodzi? Być może byłeś obserwowany, czy byłaś obserwowana przez kogoś, przez internet. No, ktoś taki ciekawy świata. Albo może chodzić o twoje dziecko, o twojego wnuka. Zobaczmy. Mamy tutaj cesarza. Pazia kielichów. As kielichów. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o jakieś rozmowy na temat dzieci. Cesarz może być tym ojcem, twoim mężem. Ale sobie odwracajcie tę energię. W każdym razie, no, są te rozmowy. Kurczę, co do ciebie przychodzi? Śmierć? Co do ciebie przychodzi? O co chodzi z tą śmiercią? Jakaś transformacja wewnętrzna. Jeden cykl kończy się, kolejny zaczyna. No, u części z Was może dojść do rozstania. Do rozstania. A jeżeli jesteś samotną osobą, możesz kogoś poznać. Koniec jakby tego osamotnienia. No, w sposób nagły bym powiedziała. Byłeś, czy byłaś tutaj obserwowana przez internet? Może tutaj ktoś po prostu chce zaproponować ci randkę, spotkanie. No, jest koło fortuny i jest sprawiedliwość i 10 mieczy, czyli mała śmierć, arkan małych. Co my tutaj mamy? No, przychodzi ktoś z przeznaczenia do ciebie. To jest sytuacja karmiczna. Mamy tutaj praktycznie 3 karty karmiczne wręcz u ciebie, byku. Więc tutaj naprawdę coś się zadzieje. Coś tutaj się zadzieje w tym kwietniu. W sprawach miłosnych. Być może gdzieś wyjedziesz i tutaj gdzieś na wyjeździe kogoś możesz poznać. No, zacznie się działać. Zacznie się bardzo dużo. I co? No, w zasadzie zależy od tego, co zrobisz, to będzie miało wpływ na twoje życie, tak? Tutaj tarot nie podpowiada. Tutaj tarot mówi, że są takie możliwości,
przychodzą takie możliwości do Twojego życia, a co Ty z tą wiadomością zrobisz, to już naprawdę decyzja należy do Ciebie. Na co warto zwrócić uwagę? Król Kielichów. Rak, ryby, skorpion. Rak, ryby, skorpion. I co w związku z tą osobą? Albo zwróć uwagę na swoje emocje. No wiesz co, no spotkasz kogoś właśnie poprzez jakiś wyjazd. Spotkacie się gdzieś, ustalicie jakiś termin i dojdzie do spotkania. No i zależy, w jaki sposób przyjmiesz tą sytuację. Jeżeli będziesz pozytywnie nastawiony czy nastawiona, no to będzie fajnie, dobrze i myślę, że nawet będziecie w stanie no, być ze sobą dosyć długo. Możecie nawet stworzyć rodzinę. No dobra, a co ci zaszkodzi? Kurde. No słuchaj, no jesteś skupiony nad. No nie wiem, o czym tak strasznie dumasz, myślisz. Nie dostrzegasz tych nowych możliwości tutaj, w tych trzech kielichach. Czy kielichy to imprezy, to zabawy, to miło spędzony czas. To ci może zaszkodzić. Jesteś od tych wysokich wibracji, bym powiedziała, odwrócony, byku, czy odwrócona. No to ci zaszkodzi. Emocje mogą szkodzić i to bardzo. No i czekać, na co chcesz czekać? Aż ktoś do ciebie przyjedzie, aż ktoś do ciebie się odezwie? Może myślisz tutaj o kimś, kogo zostawiłeś, czy zostawiłaś za granicą? A może w jeszcze innej sytuacji, nie wiem, po prostu się ktoś nie odzywa i czekasz, aż to zrobi, aż dojdzie do tej wymiany. Strata czasu, mam wrażenie. Co ci pomoże odejść od tej sytuacji i zacząć coś na nowo? Czyli jeżeli przyjdzie ta propozycja, wykorzystać ją, propozycję spotkania czy czegokolwiek. Tutaj mam wrażenie, że sytuacja, o której tak intensywnie myślisz, ona po prostu powoduje, że przestałeś żyć, byku. No i znowu dwójka buław. Co ci pomoże? O rany. No, nowa miłość przychodzi. I znowu mamy tutaj cesarzową. Karta kapłana. No może dojść, słuchaj, będziesz się zastanawiać, czy spotkać się z tą osobą, o której będziesz myślał, czy myślała. Jest ten kielich, jest ta miłość. Tylko trzeba mieć wiarę, że się uda. No. Tutaj widzę spotkania, jakieś takie spontaniczne. Wybieranie miejsc do tych spotkań. Jaka jest zrada? Ósemka mieczy. Zostaw to, co cię krępuje. Odejdź od tej, od tego widzenia mentalnego, że tak powiem, od tych czarnych myśli, które nie pomagają ci w zasadzie spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Nie ujrzysz prawdy, jaka jest. Wiesz co, ty jej nawet nie zobaczysz, jeżeli nawet jakbyś miała tę sytuację przed nosem. Po prostu masz swój świat, swoje kredki, koniec, kropka. A tutaj tarot radzi, by odejść
od tych myśli, od tego, co ci tak hamuje. No, mamy siódemkę mieczy, szóstkę mieczy. O kurczę. I się znowu pokazał król kielichów. Wiesz co? Ja mam wrażenie, że naprawdę ma duże znaczenie ten mężczyzna. No, lub kobieta z trygonu wody. Po prostu kup prezent, spotkaj się i zobaczysz, co będzie. Nie wiem. Jeżeli jesteś mężczyzną, no a kobieta, przyjmij prezent. No, zobaczymy, co tutaj mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, jeśli chodzi o miłość. Idealny moment. Nic dodać, nic ująć. Ok. Teraz, kochane byki, zobaczymy, co w pracy u was. Zobaczmy, co u was w pracy w miesiącu kwietniu, co u byka. Praca. Okej. Cóż w pracy? Momencik, zaraz wszystko sprawdzimy. Co od ciebie odchodzi? Czwórka buław. Nie wiem, czy tutaj była jakaś. Myślę, że jakiś awans był, co? Mogłeś, byku, zaprosić parę osób, by świętowali razem z tobą twój awans, albo zostałeś zaproszony do kogoś, kto otrzymał awans w pracy. No. Może też chodzić, że część z was po prostu zaczęła pracować w domu przez internet na przykład. Albo masz firmę rodzinną. Zobaczymy. Jesteś zmęczony czekaniem na efekt swoich działań, bym powiedziała. Może świętujesz, ponieważ część z was rzeczywiście mogło zapraszać kogoś no, na jakąś imprezę tutaj. Świętowałeś sukces, ale też część z was. Może jesteś jeszcze bardzo młodą osobą, która chce zmienić swoje życie, wyjść z domu, wysyłasz CV i teraz czekasz na efekt tych działań. I odpowiedzi nie ma, jak nie było, to nie ma. Coś takiego tutaj widzę. Co do ciebie przychodzi? Trójka buław, czyli otwierają się nowe, no, drzwi nowych możliwości. Ten awans otwiera wiele drzwi, czyli no,
będziesz wspinał się po szczeblach kariery. Jeżeli nie o tym mowa i jesteś tą młodą osobą, to ty znajdziesz tą pracę. Znajdziesz tą szkołę, na jakiej ci zależy. Mimo tego, że jesteś niecierpliwy i już naprawdę masz dosyć czekania, bo chciałbyś, czy chciałabyś, by coś się tutaj zmieniło w twoim życiu. I znowu mamy tutaj sąd ostateczny króla nie była w Adenarów, a z mieczy. Więc taki jesteś na rozdrożu, nie wiesz co zrobić. Czy podpisać umowę tutaj z kimś? Być może z szefem jakiejś firmy? A po drugiej stronie diabeł. Czy pójść za? No właśnie, może masz jakąś inną propozycję pracy, gdzie. No, diabeł to, wiecie, to jest, dla mnie to jest oszustwo, to jest kombinacja, jakieś pójście na skróty. Takie zastanawiasz się, co zrobić. To jest sytuacja karmiczna. To jest sytuacja karmiczna, byku, u ciebie. I no, serce jedno, rozum drugie. I co ty zrobisz? Oczywiście, że odpowiedzi są w tobie. Na co warto zwrócić uwagę? I znowu mamy tą piątkę buław, czyli no, rywalizacja w miejscu pracy. Być może kłótnia w domu, bo tutaj rodzice się nie chcą zgodzić, byś wyjeżdżał czy wyjeżdżała tak daleko. No, do szkoły czy internatu. Są tutaj te kłótnie, rywalizacja, no. Zwróć na to uwagę. Ale pomalutku ty pójdziesz w swoją stronę. Ty tutaj nie zostaniesz. Być może nawet ktoś pomoże ci jakby wyjść z tych sytuacji, które cię obciążają, gdzie no, czujesz się zmęczony, obciążony. Co ci może zaszkodzić? Pustelnik, czyli takie, wiecie, takie poczucie osamotnienia. Nie mam na kogo liczyć, jestem zdany na siebie. Wiesz co? Ja mam wrażenie, że ten pośpiech ci może zaszkodzić. Takie pozorne zwycięstwo. Coś może się zakończyć, coś się zacznie. Tutaj są te wybory. Kochankowie, to wybory. Co ci pomoże? Król mieczy. Król mieczy. Kto ci pomoże? Ktoś z trygonu powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik. Lub po prostu urzędnik, nauczyciel. Zależy, o co pytasz. Co ci pomoże? Słońce. Uch, super. Ja mam wrażenie, że strach ma wielkie oczy, słuchajcie. Tutaj się możesz martwić czymś. Tęsknić za kimś. No. Wciąż widzę tą tęsknotę u byka. Tęsknisz być może za kimś, kto no, kto pracuje za granicą.
Może chcesz i ty się tam przyjąć do pracy? No słuchajcie, macie różne sytuacje życiowe, więc ja sobie tylko gdybam, co tutaj może się wydarzyć. W każdym razie przyświeca słońce. Tutaj się to, czego pragniesz, no, może się zrealizować. No, tylko warto by odejść właśnie od tej nostalgii, bo ta energia zatrzymuje wszystko. No, należałoby działać. Jaka jest rada? Siódemka buław. Siódemka buław. Jesteś tym magiem, który kreuje no, rzeczywistość, na której mu zależy. Czyli co? Masz wszelkie narzędzia, wszystko, co w zasadzie możesz wykorzystać. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej broń swojego zdania, dziel się swoim doświadczeniem. I odejść od tych negatywnych myśli. Naprawdę, one się tutaj przewijają. Albo piątka kielichów, albo ósemka mieczy. Słuchajcie, te emocje, które powodują zamknięcie się w swoim świecie, to naprawdę nic dobrego. Warto w końcu zobaczyć to, tą całą prawdę, jaka cię otacza. Tutaj mamy miecz prawdy. Miecz prawdy odsłoni to, co jest ukryte przed tobą. A może sam nie chcesz tego dostrzec, byku. No dobrze. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla byka na ten miesiąc, kwiecień. Jeśli chodzi o pracę. Idealny moment. No proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Trzymajcie się i do następnego razu.